Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest... karta ta jest przeznaczona na 22 kwietnia 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was na ten konkretny dzień, na ten konkretny moment. No i 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki. Kochani, niech się spełniają Wasze marzenia, niech Wam się darzy, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy dzisiejszą kartą na dzień dobry. Jest 9 mieczy. Kochani, jakieś stresiki przy poniedziałku się pojawią. O, ale ja widzę, że nie macie się czym stresować. Od razu widzę na spodzie. Moi drodzy, kochani, 9 mieczy. 9 mieczy jest kartą mówiącą właśnie o takim czarnowidztwie, o demonizacji różnych rzeczy, o nieprzespanych nocach, o stresach. Mówi właśnie o zmartwieniach, o strasznych rzeczach, które gdzieś tam dzieją się w naszej głowie. To jest często karta depresji, to jest często karta jakiejś takiej... strasznego też zamartwiania się. Kochani, a propos depresji, nie będę tu wchodzić na tematy medyczne, bo wiecie, że tak o zdrowiu nie czytam, ale jeżeli zauważacie u siebie, u kogoś objawy depresyjne, jak najbardziej, kochani, działajcie. Nie bójcie się prosić o pomoc, nie bójcie się prosić o wsparcie, ale też nie bójcie się udzielić pomocy, jeżeli zauważacie pewne objawy u bliskich, u znajomych, u kogoś w Waszym otoczeniu. Działajcie, kochani, bo takie rzeczy nie mogą być ignorowane. To tyle, jeśli chodzi o depresję. Moi drodzy, 9 mieczy. Mogą pojawić się dzisiaj jakieś napięte sytuacje, mogą się pojawić sytuacje stresowe. Możemy, kochani, widzieć wszystko w ciemnych barwach. Możemy wpaść w jakiś dołek albo być w jakiejś trudnej sytuacji, z której nie będziemy widzieli wyjścia i jeszcze dodatkowo będziemy mówić, o Boże, to już się świat kończy i w ogóle jest masakra. Pamiętajcie, że miecze to tylko nasze myśli. Nic tak naprawdę nie jest wyryte w kamieniu i wszystko zawsze można zmienić, a rozwiązanie zawsze można odnaleźć, jeżeli tylko spróbujemy spojrzeć na daną sytuację z ciut lepszej perspektywy, i z odrobiną optymizmu, tak? Wiadomo, że w trudnych sytuacjach, kochani, zawsze warto poprosić o pomoc, zawsze warto poprosić o wsparcie. Jeżeli, kochani, nie radzicie sobie z jakąś kwestią prawną, nie wiem, jakąkolwiek taką wymagającą na przykład konsultacji z kimś, z jakimś specjalistą, to też nie bójcie się tego zrobić, nie bójcie się prosić o pomoc i nie bójcie się, nie wiem, wynajmować specjalistów, którzy pomogą Wam, nie wiem, przepracować pewne rzeczy, przepchnąć pewne rzeczy, uświadomić pewne rzeczy, bo to jest niezwykle ważne, kochani. Przy 9 mieczy mogą Was męczyć jakieś... jakieś koszmary, tak? Jakieś trudne sny, w których Wasza podświadomość przepracowuje różne emocje, ale też może Was, nie wiem, ostrzegać przed różnymi rzeczami, albo wręcz przeciwnie, może Wam w sposób dosyć taki trudny pokazywać jakąś właściwą drogę, tak? Albo właściwy wybór. Także jeżeli dzisiaj przydarzyły Wam się właśnie jakieś koszmarne sny, warto by było zwrócić na nie uwagę, zagłębić się w siebie, co one znaczą, bo być może mają właśnie dla Was jakieś ważne informacje do przekazania. Czasami, wiecie, śnimy o różnych rzeczach, często zapominamy te rzeczy, nie zwracamy na to uwagi i czasami nasza podświadomość wysyła nam koszmar, żeby nami wstrząsnąć, żeby był ten moment takiego obudzie, hello, pokazuje coś Tobie ważnego, tak? Chce Ci coś ważnego przekazać, więc koszmary nie są po to, żeby nas straszyć, koszmary nie są po to, żeby nas stresować, koszmary są po to, żeby otworzyć nam oczy, więc jeżeli coś takiego miało miejsce, to zwróćcie, kochani, na to uwagę. 9 mieczy też jest bardzo mocno dla mnie związana z ocenianiem przez innych. Możemy mieć dzisiaj takie wrażenie, że właśnie jesteśmy bardzo oceniani przez innych. Możemy usłyszeć jakieś przykre słowa, bo mnie czy to nie tylko myśli, ale też czasem słowa. Możemy usłyszeć jakieś słowa krytyki, które zabolą, które nas zestresują. Sami możemy być bardzo krytyczni wobec innych, bo będziemy chcieli, nie wiem, przelać swoje frustracje na kogoś, wyżyć się na kimś i możemy mieć ostry, cięty język. Na to, kochani, uważajmy, bo nie chcemy krzywdzić osób tylko dlatego, że coś rykoszetem się od nas odbija, tak? Także tutaj starajcie się
panować nad tym, co mówicie i nad tym, jak działacie wobec innych, ale też wobec siebie, bo dziewiątka mieczy to często takie łajanie siebie, takie wiecie, oskarżanie siebie, że dlaczego to zrobiłam, dlaczego to zrobiłam, dlaczego tak, a nie inaczej, a to, a tamto i takie właśnie stresowanie się niepotrzebne i takie biczowanie się niepotrzebne, że coś, jakieś decyzje zostały podjęte i mogłam to zrobić inaczej, mogłam to zrobić inaczej. Nie mogłaś. Na tamten moment podjęłaś najlepszą decyzję, jaką mogłaś podjąć albo jaką mogłeś podjąć i nie ma co się stresować. Jeżeli, kochani, ta decyzja nie przyniosła oczekiwanych efektów, to trzeba po prostu spojrzeć prawdzie w oczy i zmienić kierunek albo, nie wiem, naprawić coś, albo przeprosić, albo no cokolwiek innego zrobić, żeby naprawić tą sytuację, a nie siedzieć i teraz w swojej głowie i zastanawiać się, o Boże, co ja teraz zrobię, tak? Że już jestem w czarnej D i w ogóle w życiu z tego nie wyjdę. Nie, absolutnie, kochani. To jest chwilowy moment. Pamiętajcie, to jest karta na jeden dzień. Bywają takie dni, w których przeżywamy stresy, przeżywamy trudne sytuacje, przeżywamy sytuacje, w których zastanawiamy się, czy dobrze zrobiliśmy. Ale jak to się mówi, popraw koronę i zasuwaj dalej, tak? To jest twoje życie, ty decydujesz o swoim życiu i nie ma co popadać właśnie w taką egzaltację i w takie ciemne stany, tak? Tym bardziej, że mówię, cały czas powtarzam, pokażę wam to na samym końcu, że wszystko naprawdę dobrze się u was ułoży. Kochani, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, tutaj nie wiem, mam wrażenie, że nadchodzą jakieś zmiany w waszym obrębie zawodowym. Nie wiem, czy zmieniacie pracę, czy zmieniacie stanowisko. Dla części z was mogą pojawić się jakieś nowe programy, jakieś nowe przepisy, nowe żądania ze strony właśnie szefa, szefowej, tak, które będziecie musieli wprowadzić w życie, żeby coś usprawnić, żeby coś ulepszyć i możecie się zastanawiać, czy wy się w ogóle na to nadajecie, czy dacie sobie radę, czy tutaj jakaś sytuacja pójdzie dobrze. Dla części z was podejmujecie jakieś ryzyko w jakiejś kwestii, może rezygnujecie z pracy, może przeprowadzacie się, może wyjeżdżacie. Dla części z was jest to kwestia finansowa, nie wiem, kupna nowego mieszkania, zainwestowanie w coś ważnego. I kochani, mogą być właśnie tutaj jakieś stresy, bo może coś nie idzie do końca tak, jakbyście tego chcieli, bo może zastanawiacie się właśnie, czy ta decyzja jest właściwa, czy też nie. I kochani, pojawią się właśnie jakieś ciemne chmury. Jedno jest pewne, kochani, tutaj musicie zaufać swojemu sercu, zaufać sobie i nie bać się też właśnie jakichś zmian. Nie bać się opinii innych osób, nie bać się oceny innych osób w kwestii waszych decyzji i w kwestii tego, co robicie w swoim życiu. Nawet, kochani, jeżeli pojawi się dzisiaj jakaś krytyka, pamiętajcie, że często ta krytyka, jeżeli nie jest ona merytoryczna, jeżeli nie jest ona oparta na jakichś faktach i wy wiecie na przykład, że jest oparta na faktach, tylko jest to zwykła opinia innych osób, no to właśnie, to jest zwykła opinia innych osób, kochani, to jest bardzo często odbicie ich samych, więc też nie macie co brać tego do serca, pamiętajcie o wyznaczeniu zdrowych granic, jeżeli wiecie, że coś spieprzyliście w pracy i nie przyłożyliście się do czegoś, to trzeba się do tego przyznać i wziąć sprawy w swoje ręce, żeby to naprawić, ale jeżeli to jest tylko jakieś widzimisię jakiegoś kolegi, koleżanki w pracy, czy kogoś, kto nie że nie spełniliście czyichś oczekiwań, bo zachowujecie się w taki, a nie inny sposób, albo zrobiliście to w taki, a nie inny sposób i tej osobie się po prostu to nie podoba, no to kochani, tu granice, kochani, granice i wyznaczenie gdzieś tam swoich zasad i trzymanie się tego, kim jesteście i jacy jesteście, a nie podporządkowywanie siebie pod innych. To będzie, kochani, tutaj niezwykle ważne. Tylko tutaj musicie, mówię, wziąć na klatę, czy to jest kwestia zwykłej opinii, czy to jest kwestia faktycznie czegoś, co musicie zrobić i co musicie naprawić. Kochani, jeśli chodzi o osoby, które szukają pracy, dziewiątka mieczy może oznaczać właśnie jakiś stres na zasadzie ja nigdy nie znajdę pracy. Ja nigdy nie znajdę czegoś dobrego dla mnie. Takie demonizowanie tego wszystkiego, że o Boże, już zawsze będzie tak, jak jest. Nie, kochani, ja widzę tutaj, że do was idzie jakaś super niespodzianka. Tylko czy będziecie mieć na tyle odwagi, żeby zaryzykować, bo to może być zupełnie coś innego. Dla części z was może to być związane z wyjazdem jakimś gdzieś, przeprowadzką. No, ale wygląda na to, kochani, że jakaś możliwość do was idzie, więc to jest taka podpowiedź na przyszłość, ale dzisiaj możecie mieć po prostu gorszy dzień i myśleć, że absolutnie praca nie jest dla was i już zawsze będzie tak, jak jest i już zawsze nie będziecie mieć pieniędzy. Pamiętajcie, kochani, że myśli to są wasze manifestacje, więc też zwracajcie mocno na nie uwagę, żeby nie przyciągnąć do swojego życia tego, czego nie chcemy. Kochani, jeśli chodzi o sprawy miłości, sprawy związków, no tutaj też mogą pojawić się jakieś stresy, stresiki, jakieś nieprzespane noce, jakieś utrudnienia po prostu między wami. Nie wiem, czy to jest, kochani, tylko i wyłącznie w waszej głowie, czy ogólnie między wami jest jakiś stres, który trzeba zażegnać. Jedno jest pewne, sprawy idą do rozwiązania. Dla części z was to rozwiązanie może oznaczać rozstanie, ale dla części z was może oznaczać po prostu poważną rozmowę, która wyjaśni wiele i otworzy dla was
nowy rozdział w miłości. Więc tutaj też, kochani, zamiast się stresować, utrudniać sobie tą sprawę i wymyślać nie wiadomo jakie czarne scenariusze w swojej głowie, usiądźcie z partnerem i szczerze porozmawiajcie, bo to Wam zrobi na dobre. Może tu chodzić, kochani, o jakieś stresy i lęki w związku z otwarciem się na nowy rozdział w związku, na przykład małżeństwo, macierzyństwo, przeprowadzka, wspólne zamieszkanie, tego typu rzeczy, ale kochani, ważne jest, żeby nie dać się tym czarnym myślom, tylko tak jak mówię, szczerze też porozmawiać o swoich lękach, o swoich obawach z partnerem i jak możecie razem to przepracować, żeby było dla Was lepiej, żeby było dobrze i żeby ta zmiana nastąpiła jak najpłynniej i w jak najbardziej łagodny sposób właśnie dla wszystkich, dla całej rodziny i dla Was przede wszystkim. Kochani, jeśli chodzi o moich singli, no dziewiątka mieczy może oznaczać to czarnowidztwo, że o, ja już zawsze będę singlem, ja już nigdy nie poznam miłości, zawsze będę samotny, samotna i tak dalej, nie ma kogoś, kto by mnie pokochał w pełni i takie różne czarne scenariusze. Absolutnie nie, kochani, bo ja widzę, że idzie do Was Wasza miłość, idzie do Was ktoś nowy i to może wydarzyć się zupełnie niespodziewanie, ale czuję też, kochani, że tak jakby kontrola swoich myśli będzie jak najbardziej wskazana, ale Wy też musicie otworzyć serce na tą miłość, bo ja widzę, kochani, że część z Was może chcieć miłości, ale serce jest zablokowane. Serce jest zablokowane, są jakieś bariery, są jakieś granice, są jakieś utrudnienia z wewnątrz Was, które nie pozwalają tej miłości wejść. Może właśnie to jest to czarnowidztwo, może to są jakieś sprawy z przeszłości, może to jest jeszcze kwestia przywiązania energetycznego do byłego partnera, do byłej partnerki, a może to jest kwestia jakichś, nie wiem, przekonań wewnątrz Was, z którymi należy popracować. Ta miłość jest na horyzoncie, kochani, tylko właśnie to, co Was ogranicza, no to właśnie te myśli, to są te słowa, to są te przekonania, czuję, więc warto by było tutaj usiąść i spojrzeć prawdzie w oczy, szczerze, z samym sobą i uświadomić sobie prawdę dotyczącą tych przekonań i puścić je wolno, po prostu przepracować je i puścić wolno, bo tak jak mówię, na horyzoncie jest jakaś niespodzianka dla Was, niespodzianka, która wprowadzi w życie kogoś nowego u Was, ale musicie być na to gotowi, musicie być na to energetycznie też gotowi. Także kochani, no trochę stresów się zapowiada przy poniedziałku, ale pamiętajcie, że to my sami decydujemy, jak będzie wyglądał ten dzień, że my sami decydujemy, czy ta dziewiątka mieczy nas pochłonie, czy też nie, czy poddamy się temu stresowi i tej takiej, o Boże, tragedii życiowej jakiejś, czy poprawimy koronę i będziemy zasuwać dalej. Także tu jest wszystko kwestia kontroli myśli, tu jest wszystko kwestia kontroli tego, co robimy, co tworzymy, wzięcie odpowiedzialności za siebie, za swoje decyzje, ale też postawienie granic innym, postawienie granic sobie. To jest niezwykle ważne, kochani, ponieważ na spodzie mamy czwórkę buław, czyli jest jakiś rodzaj świętowania, stabilizacji, który jest dla nas dostępny i koło fortuny, kochani, czyli coś niespodziewanie do nas idzie. Idzie też jakaś zmiana, która zdecydowanie poprawi naszą sytuację życiową. Może, kochani, właśnie w związku z tą zmianą też się tutaj stresujemy. I z Królową Mieczy, tak jak mówię, z jednej strony granice nasze są potrzebne, z drugiej strony też takie odpuszczenie, żeby też wszechświat przejął pałeczkę. Więc tutaj weźcie w zależności, czego Wam brakuje. Jeśli brakuje Wam granic, może warto by było granice postawić. A dla części z Was, jeżeli jesteście bardzo mocno kontrolujący i tacy zdystansowani na wszystko, to może warto by było puścić trochę wodzy kontroli i pozwolić, żeby wszechświat przejął troszeczkę pałeczkę i pozwolił nas poprowadzić, że tak powiem, w jakąś konkretną stronę. Bo na spodzie jest jeszcze as kielichów, czyli widzicie, jest jakiś nowy początek na horyzoncie. Czy to reaktywacja czegoś, czy to kwestia nowego kreatywnego pomysłu, czy nowej miłości, nowej znajomości, otwarcie swojego serca na różne nowe rzeczy. Ale kochani, no właśnie, to serce jest naszą pompą, to serce jest naszym głównym centrum. Często wydaje nam się, że myśli, oczywiście myśli są ważne, bardzo ważne, są częścią nas, ale to serce stanowi tutaj centrum i to na nim powinniśmy skupić swoją uwagę. Wszystkiego dobrego, kochani, życzę Wam mimo wszystko spokojnego poniedziałku, pięknego poniedziałku, dbajcie o siebie, nie dajcie się i widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki, pa, pa.